Cześć wam dzisiaj, jest Wiz, wizualnie jest ze mną Nemeczek, który się właśnie załadował. Tak, hello. Jest kolejny dzień, jako że byliśmy pewni, że damy radę nagrać wszystko wieczorem, ale wzięliśmy się wybitnie późno za nagrywanie, która była. Jak myśmy się zabierali, 22? No, coś około 22 było na pewno. Tak, samo granie nie było tak ciężkie i upierdliwe jak moje przegrywanie, bo jak się ma dość ograniczoną ilość miejsca na dysku i tak dalej, i na kartach w aparacie, to po prostu musiałem wszystko zgrywać i to najwięcej czasu w sumie zajmowało. I Grzesiu zauważył dobrze, że to co mówiłem, co wygląda jak kostka z Ratasum, to nie była kostka z Ratasum, to była ta budowla tutaj, na mapie. To jest to. No ale to wygląda jak kawałki Ratasum, w sumie też jest kwadratowe. No też jakaś technologia, pseudotechnologia. Dobra, wbijam na kolejną misję. Jesteśmy tu, gdzie się działa jedna akcja wcześniej. Tu gdzieś coś było? Tak, aha, przy wejściu. Tu gdzie były te pułapki inquestu postawione, co się bawiliśmy, czyli dwie misje, czy trzy misje temu tutaj byliśmy. Więc kolejna misja, która na nas czeka, bodajże ostatnia z tego epizodu. No i już wbijam. Spoko. Dobra. I tak mnie pewnie wywali przy ładowaniu. O nie, jesteś. O, chyba. Dzina. Okej, okay, jest. To nie było tutaj. A, dopiero później będą ci profesorkowie. No tutaj trzy misje ogólnie z całego Living Story będą się działy w tej jaskini. Albo nawet więcej. Marjorie went home to be with her family. And some more. Oh no, that's terrible. But wait, why are you here? Shouldn't you be with her? I wanted to go with her. She asked me to see this mission through. She's safe, at least. My family. Dobra, wstydzi się ciebie i tyle. Oh, you know, she puts on a strong face, but I see right through it. I can see that she's hurting and that she blames herself. She promised she'd join us as soon as she can. Poor Marjorie. I'm so sorry, Casimir. Sorry, my friend. Let me catch you up on what I've learned so far. Jak jej wszyscy mówili sorry, to ja dorzucę od siebie. Daj mi! Co jest? Normalnie bym to wszystko przeczytał, ale... They'll be less attractive to Mordremont. What do you need us to do? At the moment, nothing. I have the matter well in hand. But there is something else. Something so amazing. Wanna see? Follow me. Hey, look. Can you believe your eyes? What is it? It's Omad's machine, you simpleton. Hey, respect. Sorry, but it's the very device that showed Scarlet the Eternal Alchemy. It still works. Can I smash it? That thing's gotta be dangerous. Absolutely not. Think about what we can learn. Besides, my mind is far more resilient than Scarlet's was. I don't think you should mess with it. I'm inclined to agree with Bram. What do you think? Jakieś dziwne dźwięki? Czyżby mała wyszła... Aha, mała skoczyła do robota, do środka. No dawać, to jest fajna akcja. LSD, chłopaki. Ta-da-da-da-da!
Zabrali mi czapkę! To jest chamstwo. Aha, to już jestem bez nakrycia głowy. Masz dźwięk jakiś? Bo u mnie jest cisza. Taka absolutna. Nie zawsze jest cisza. Aha, no tak, może wyłączona. Wydaje mi się, że powinien być dźwięk. No coś tam było. Hey, you okay? Damn it! I think he's dead. What? No, he's alive. Tell us everything. What did you see? Are you all right? Once it had you, we were afraid to just yank you out. Well, then you started screaming, and we had no choice. How do you feel? When you're ready to talk, we're ready to listen. Nie rozmawiam ze zwierzętami. Czemu oni wszyscy twierdzą, że to jest Eternal Alchemy, skoro nikt tego nie widział i nikt nie jest w stanie określić, co to jest ta wieczna alchemia? To czemu i Scarlet i oni wszyscy naokoło twierdzą, że to jest, że to, co widzieli, to jest wieczna alchemia? Nie, no bo to jakaś tam technologia słów tutaj chyba była, tak? Jeśli no, dobrze kojarzę. No tak, ale nie ten. No ale, że Asury niby są mądre, no to... To jest wieczna alchemia już. Czekaj, zwiesiło mi grę? A, no. Nie wiem czemu. I wish I'd seen it. I'm glad you're okay. But you had magic flowing out of your ears. It wasn't so bad. His hair was standing straight up. Pod czapką nie było tego widać. It was. Okay, guys. This is serious. We need to talk about what we're going to do. What's the plan? Na ślepo. Ja tu widzę taki jeden problem z całą tą sytuacją, to znaczy to coś, o czym z Nemeczkiem rozmawialiśmy już niejednokrotnie, ale z perspektywy pisarzy, bo ta cała historia dzieje się po tym, po fabule głównej Guild Warsa, po ubiciu Zaitana. I nasze postacie, to znaczy moja postać i Nemeczka postać też przeszedłeś tą wildegardną grę, tak? No, też. My jesteśmy generałami całej armii, tej Trinity, Trójcy. I oni się zastanawiają, co zrobić, do kogo pójść po pomoc, w momencie, kiedy moja postać jest w stanie wydać rozkaz, że ma się tu władować cała armia i jestem w stanie, bo tam później w fabule, nie zdradzając za bardzo, ale przyjdą mądre głowy i będą się rządzić. Ale teoretycznie te mądre głowy z całego świata podlegają moim rozkazom. Więc teoretycznie ja ich mogę ustawić do pionu, wydać im rozkaz i... Nie będziemy się bujali tak, jak jest w kolejnych misjach, tylko trzymać ich pod butem. Czego się zrobić nie da, bo twórcy nie wzięli pod uwagę, że nasza postać ma jakiś status wyrobiony, nie? To jest takie troszkę dziwne. Ale dobra, wyłazimy. Ta misja... Aha, to już wszystko było? Tak, tak. To było pogadane i ten. Przyznam, że ta misja mi się strasznie podoba, chociaż w niej się nic nie dzieje tak naprawdę. No ze względu na ten filmik. Tak, że... Nic ciekawego nie wnosi tak naprawdę, bo nie wiadomo dokładnie, o co tam w nim chodzi, ale się domyślać. Znaczy, no teoretycznie po przeczytaniu tych wszystkich postów na blogu, to tak jakby można założyć, o co chodzi w filmiku. Chociaż... Skoro dalej mam wadę nad postacią, to albo Scarlet była słaba, albo stało się jeszcze coś innego. Albo to chodzi o to, że Scarlet jest Sylvari, ale to wtedy każdy grający gracz Sylvarinką miałby ten sam problem co Scarlet. No właśnie, a robiąc to Guardianem nie miałem takiego problemu. To jest Sylvarizm. No, czekaj, jak to kina nazwała? Najbrzydsze Sylvari, jakie istnieje? Do momentu, aż nie zobaczyła mojego Sylvari, które stwierdziła, że jest jeszcze brzydsze? Mhm. Gdzie my się mamy dostać na kolejną misję? Uważaj, prowadź, gdzie dalej? Dla tu? Ja mam skóra. Ty nie widzisz. Tutaj
Story Journal. A nie, po prostu muszę odpalić trzeci ten, bo jeszcze nie zaczęliśmy. Bo teraz skończyliśmy Entanglement cały, tak? Tak, maszyna. Tak, drugą część skończyliśmy, teraz będzie trzecia. Teraz będzie trzecia. Rolling Call. Wezwanie do broni. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. I to jest. Gdzie to jest? What the heck? Czy nie ma, że też sobie to odpalę? Check your mail, aha. Co się dzieje w ogóle? Pale Tree, Lucius. Czyli to są te takie głupie, że człowiek szuka po mapie, a trzeba sprawdzić maila, ale tu było napisane jak byk, więc mogłem zauważyć. I musimy się kopnąć gdzie? Do miasta... Pale Tree? Gdzie jest? Tu jest. Do Groove. No to dobra, następny odcinek zaczynamy with Groove. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję Nemeczku, że byłeś ze mną. I hej! I teraz wyjdzie ze mnie ten wieśniak, bo lecę przez misty, bo żeby zaoszczędzić te parę groszy. Ale! Ale po co ci teraz kasa, nie? Nie namawiam mnie do złego, ale nie, chciałem też zobaczyć, jak wyglądają misty, bo mówię, że jest jakiś nowy ten Enter, Practice, Play. Compete. No właśnie chodzi mi o to całe menu do wchodzenia na miejsce, jak inaczej wygląda. Aha. Coś mi zaczęło jeść, no bez przesady. Dobra.